Witam Państwa, nazywam się Sławomir Majda, zapraszam na gawędę poświęconą modlitwom do aniołów, anielskim wibracjom, aniołom jako takim i skutkom tych modlitw do aniołów, czyli bałwochwalstw. Proszę Państwa, jest wiele dzieł literackich, filmowych, poświęconych kultowi aniołów, modlitwom do aniołów, które są sprzeczne z dekalogiem, które są sprzeczne z Biblią, z ideą, w każdym razie, którą wypromował Bóg, mianowicie z poddaniem się Jemu, z szukaniem Jego we wszystkich aspektach przejawieniach i z zastrzeżeniem, które On dał w drugim przykazaniu dekalogu, odsyłam do jego treści. Możemy w internecie wpisać sobie dekalog w Wikipedii czy w dowolnym wydaniu Biblii, poszukać. Te teksty dekalogu różnią się nieznacznie, tam są powiedzmy przecinki, jedno, dwa słowa różnią się od siebie, ale przesłanie ich jest jedno. Ja pozwolę sobie Państwu taką karteczkę tutaj przedstawić. Brzmi to tak: nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie, w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz im się kłaniał ani im służył. Nie mówimy tu o pokłonie uzdrowieńczym, mówimy tu o oddaniu wiernopoddańczych hołdów, powiedzeniu, że no, ty tam jesteś ważniejszy, bądź równy Bogu, bądź pośredniczy do Boga. W związku z tym no, możemy sobie, czy dana postać, która przyjmuje to za prawdę, oddala się od Boga. Przestaje zajmować się Bogiem, zajmuje się no, pośrednikami, którzy wcale nie muszą być tymi aniołami, za których się poddają. Przepraszam, za których się podają. W literaturze żydowskiej znajdziemy najwięcej informacji. No, z basenu Morza Śródziemnego i z tamtych kultur ta wiedza przyszła. Być może jest to jeszcze starsza, ponieważ jak pamiętamy, Żydzi zostali wyprowadzeni z Egiptu i być może tam to się gdzieś pierwotnie pojawiło. Rozpromowali to Żydzi w całym basenie Morza Śródziemnego. A skąd wiemy? No stąd, że i dzisiaj nawet w świątyniach chrześcijańskich na całym świecie, szczególnie w baroku, pełno było maleńkich amorków rzeźbionych, malowanych. Rzymianie, cesarze rzymscy, począwszy od pierwszego cesarza, na swoich dworach mieli kelnerów, czy może jakichś tam chłopców na posyłki, małych, całkiem paziów ubranych na podobiznę aniołka, czyli chłopak no jakoś miał te skrzydła tam zamocowane i sobie biegał gdzieś, podawał wino, no, robił jakieś tam posługi. Nie ma specjalnie promocji wibracji anielskich czy modlitw do aniołów na Dalekim Wschodzie, czyli Indie, Chiny, tu mamy Mahabharatę, no to są inne treści, inna, czy Bhagavad Gita, inne treści, inna kultura, inne wizje miały tam osoby no, tworzące czy promujące jakieś religie. Proszę Państwa, Żydzi ustalili, czy powiedzmy wymyślili, bądź podali prawdę, bądź nieprawdę, ja tutaj tego nie określam, że jest kilka chórów anielskich. Nazwijmy je tutaj hierarchiami. No taka też jest nomenklatura. Mamy serafiny, cherubiny, anioły tronu, anioły panowania, anioły cnoty, anioły potęgi, anioły księstwa, archaniołowie. No i aniołowie, czyli pozostałe grupy, chóry, czy jakby to tam można nazwać. O serafinach, zaczynając od góry, napisano, że są to oczy Boga. No nie sądzę, żeby Bóg miał
powiedzmy, wysyłam swoje oko gdzieś tam, idź, zobacz cokolwiek i potem mi to przekażesz, tylko no, mogą to być prawdopodobnie, jeśli to jest prawda, no, dusze, czy postacie, czy aniołowie, którzy mają większe możliwości widzenia. Tak? No, widzą poprzez czas, poprzez przestrzeń, oni widzą to lepiej jak reszta. Ponieważ następna grupa aniołów, cherubiny, o nich Żydzi mówili, że to są usta Boga. Czyli znowu, no, żeby Bóg coś tam gdzieś komuś chciał powiedzieć, no to no, nie wysyła cherubina, czy inaczej nie wysyła swoich ust, a może kogoś, kto umie to dobrze opowiedzieć, przy czym można byłoby domniemać tutaj, mam taką myśl ukonstytuowaną przez wiele lat zajmowania się duchowością, że wiele religii było założonych właśnie przez cherubiny. One gdzieś tutaj inspirowały, z których część o sobie mówiła jako o Bogu, jako bóstwach no, wszelakich. Jeszcze są tutaj dyskusyjne grupy archaniołów. Oni są wyliczeni z imienia, to jest kilka czy kilkanaście postaci, znanych w kilku religiach, znowu związanych z basenem Morza Śródziemnego, czy powiedzmy Bliskiego Wschodu. A temat jest na tyle dyskusyjny, że postacie te zakładają pieczęcie i jest to bardzo bolesne. Ten moment założenia pieczęcie na kostki stóp. Wbijają miecze w serce, co spotkało Mahometa. No już sam gest wbicia komuś czegoś w serce, co prawda, no Mahomet przeżył, ale widocznie no, było to jakieś energetyczne, no bo nikt oprócz niego tego nie widział, czy była to postać energetyczna. Zrobili mu w jakiś sposób krzywdę, przyniosło mu to ból. No więc coś tutaj jest nie tak. Proponowałbym sobie podociekać. Poza historiami takimi, że no, modlitwy do archaniołów, traktowanie ich jako pośredników są również bałwochwalstwem. A to zaznaczonym tutaj w drugim przykazaniu dekalogu. No, nie ma w dekalogu przynajmniej żadnego upgrade'u, w którym Bóg cedowałby na anioły, archanioły, cokolwiek. Pytanie teraz do Państwa. Czy ktoś z Was widział żywego anioła? Nie. No, ja sobie pozwoliłem odpowiedzieć. No, nikt z Was nie widział skrzydlatego człowieka, kobiety, mężczyzny na ulicach, w mieście. Są co prawda filmy. O, tu mamy panią Angelinę. Czarny anioł z rogami się przedstawia. Zresztą tak fotografują się różne gwiazdy filmowe. Mam taką w pamięci taką serię zdjęć Aishwary Rai, bollywoodzkiej gwiazdy z czarnymi skrzydełkami. No, jeśli wola upadać, to i można sobie w ten sposób dekoracje robić czy pokazywać stadium upadku. O cóż to chodzi z tymi, proszę Państwa, aniołami? Jeśli sobie sięgniemy do historii Lucyfera, Szatana, to powiemy, że te dwie dusze, tak, czy dwie postacie, no Bóg skierował tam jako niosących światło, no, idź tam gdzieś komuś, wesprzyj kogoś, pomóc, udziel mu pomocy. Coś się stało, pomieszało tak, że no, zaczął jeden i drugi czynić destrukcję. Ale szatanizm, lucyferanizm, nie tylko takie religie o negatywnym nastawieniu, gdzie krew się tam przelewa, no, destrukcja jest promowana. Są w tej chwili na Ziemi, czy były w historii świata, tych religii było więcej. Więc należy domniemać, no, kto się zakładał, kto się kultywował, kto się pielęgnował. No to jeśli Bóg wysłał anioła i ten anioł przez ileś tam lat na Ziemi czynił tą destrukcję, to ja przynajmniej rozumiem, że był to człowiek, tak? Ale Bóg nie wysłał człowieka, tylko jego duszę. No ja mam duszę, każdy z Państwa ma duszę,
pani tutaj z gazety ma też duszę i możliwe, że któraś z tych dusz osób żyjących kiedyś na ziemi, no upadła tak, a była to dusza szatana i odpowiednio no, postaci, która nazywała się tam Lucyfer, no i nie tylko, bo było ich więcej na pewno. Może się okazać, proszę Państwa, że ci wszyscy aniołowie, których Bóg tu wysyłał na ziemię, raz po raz, jedna grupa, druga grupa, trzecia grupa ich schodziła, jak sobie tam poczytamy w różnych duchowych dziełach, nawet w Biblii, no nie ma ich. Ale nic nie powiedziane, że one stąd odeszły. Czyli no, ludzie sobie żyją, ale co z tymi aniołami? To mogą być dusze. To może być moja dusza, to może być dusza tej pani, może być dusza prezydenta naszego, nie wiem, pana Obamy. Ale żebyście Państwo się nie zdziwili, no mogą to być dusze również postaci, które zaznaczyły się negatywnie w historii. Ja rzucę tylko kilka nazwisk. No, Druga wojna światowa, czołówka tych władców destrukcyjnych, czyli Adolf Hitler, Stalin, też mogą być to aniołowie, może Dżingis Khan, może Bicz Boży, drugi Attila. Państwo nie wiecie. Jeśli nie wiemy, no to szukajmy, pytajmy, jak to wygląda u innych, ale jeśli ktoś trzyma w domu, czy ma sentyment do aniołów, no modli się do aniołów gorliwie i tylko do aniołów, czy w większości do aniołów, bądź ma zestaw tego typu figurek. Widziałem takie kolekcje liczące kilkadziesiąt, kilkaset nieraz aniołków poupychanych po różnych szafach, półkach. To można domniemać, że tam jest dusza anielska, tylko ona pokazuje, no człowieku, no weź się zainteresuj tą swoją duszą. Ja mam na stronie kilka artykułów poświęconych no, dociekaniu tej anielskości u innych czy u siebie, jeśli ktoś jest zainteresowany. Na pewno nie wszystkie dusze ludzkie będą anielskimi, ale proszę Państwa, jeśli prawdą jest to, co mówią na Dalekim Wschodzie, tak, Hindusi, że inkarnacja, reinkarnacja istnieje, to możliwe jest, że te dusze nie tylko sobie życzą inkarnować w ciała ludzkie, ale mogą być no, i na przykład takie dusze anielskie, czyli postać, jest to osobowość, miałaby wtedy dusza skrzydła anielskie, takiego stworzenia, no nie tylko takiego, ale może być też pomieszanie w tym guście, tak? Czyli dowolny ptak, ja tu akurat jakiegoś kurczaka pokazuję, ale dusza, nie osobowość, może mieć skrzydła anielskie, osobowość, no, jest wtedy kurczakiem w zasadzie, no z fermy drobiu wychodzi tylko raz. Taka wola, nie osobowości, a wola duszy. Dusza wyraża na to zgodę. Jakie mamy dowody na posiadanie przez zwierzęta skrzydeł anielskich? Trzeba by było sięgnąć do mitu o Perseuszu. On miał konia. To był czarny Pegas. Kojarzycie Państwo z mitów greckich Pegazy i one są pokazywane ciągle, czy być może no, Grecy taki pierwowzór gdzieś widzieli, ustalili. Koń ze skrzydłami anielskimi. Dokładnie takie skrzydła, jak no, powiedzmy, jak te anioły mają malowane u nas. No, jeśli sobie wyjdziemy na ulicę, czy przejrzymy nawet jakieś historie wykopalisk, no, żadnego Pegaza nikt nigdy nie odkopał. Ale ktoś je widuje, tak? Podobnie jak te anioły. Jest wiele osób w literaturze i chrześcijaństwa, i nie tylko, które rozmawiały z aniołami, widziały anioły. No proszę sobie poczytać channelingowe, różne fora. Zresztą wpisać wystarczy anioły, modlitwy do aniołów i tam ludzie ze znawstwem, no
dziesiątki stron poświęcają kultowi tych postaci, no bo oni widzą, rozmawiają z jakimiś aniołami, ale z kim? No nie z fizycznymi, pamiętajmy. Widzą duszę. Cóż jeszcze? No oprócz tego, że to jest bałwochwalstwo. Ustawienie kogokolwiek. Ustawienie, załóżmy, mamy no, dowolną postać. No, załóżmy, że któraś z tych pań ma duszę anielską, tak, ta czy ta, obojętnie która, tak. No weźmy panie, co sprzedają garderobę, możemy wziąć sobie modelki, śpiewaczki. Ustawimy sobie taką ikonę, postać i uprawiamy jej kult, modlimy się do niej, no to ta osoba w jakiś sposób nam może odpowiedzieć, w jakiś sposób może nas uzdrowić, powiększyć nasze dochody, poprawić relacje, związki, seksualność naszą, odmienić nasze życie na lepsze. W jaki sposób? No jeśli to jest nawet, proszę Państwa, no nie wiem, kurczak z fermy hodowlanej, czy Państwa sąsiad, no Państwo nie wiecie, tak naprawdę modląc się do obrazu, kogo dana postać przedstawia dzisiaj. Obraz mógł być malowany 500 lat temu, ale kim ta postać jest dzisiaj? Państwo tego nie wiecie. No i tyle by byłoby na temat kultu aniołów. Dziękuję.